Stanisław Wyspiański, Wesele. Akcja rozpoczyna się w listopadową noc roku 1900 i rozgrywa się w izbie wiejskiej chaty, w której słychać dźwięki weselnej muzyki i gwar toczących się rozmów. W scenie pierwszej odbywa się rozmowa dziennikarza z czepcem, który stara się zmusić przybysza z miasta do dostrzeżenia w chłopach ludzi godnych uwagi. Według niego chłopi są ciekawi wiadomości ze świata i każdego dnia czytają gazety. Dziennikarz jest znudzony polityką i miejskim życiem. Pragnie rozkoszować się spokojem wsi. Kolejne sceny przybliżają postacie młodych panien – Zosi, której dziennikarz prawi komplementy, zachwycając się jej urodą, oraz Haneczki. Dziewczęta rozmawiają ze swoją ciotką, radczynią, która jest kobietą zimną, wyniosłą, jednak pobłażliwą względem ludu. W rozmowę z nią wdaje się staruszka, Klimina, która pragnie wyswadać syna radczyni z którąś z wiejskich chłopek. Poznajemy Jaśka i Kaspra, wesołych wiejskich chłopców, którzy w końcu zaczynają tańczyć z Zosią i Haneczką. W kolejnej scenie poznajemy pana młodego, mieszczanina, cieszącego się własnym szczęściem i zachwyconego urodą wybranki serca, panny młodej. Dziewczyny ze wsi, mimo to rozsądnej, nieco naiwnej, ale prostolinijnej. Poeta wdaje się w ożywioną dyskusję z Maryną na temat miłości. Daremnie próbuje przekonać dziewczynę do pięknych uczuć i romantycznych uniesień, stwierdzając, że rozmowa z nią jest niczym sztuka dla sztuki, czyli bezcelowa. Goście bawią się, tańczą i piją, a kolejne sceny wypełnione są dialogami o miłości oraz różnicach między mieszczanami a chłopami przebywającymi razem na weselu. W pewnym momencie zjawia się Żyd, Mosiek, dzierżawca pobliskiej karczmy. W rozmowie z panem młodym uwidacznia różnice między poszczególnymi grupami społecznymi, a także zarzuca młodzieńcowi, iż zanadto zachwyca się wiejskim zwyczajem, a przecież następnego dnia zrzuci chłopski strój. Wychwala też swoją inteligentną i nowoczesną córkę Rachelę. Pan młody nie kryje swojego zauroczenia żoną, dziewczyną z prostego ludu, przy której inne panny wydają mu się przeciętne. Do izby weselnej wchodzi córka Żyda, Rachela, i wdaje się w ożywioną dyskusję z panem młodym. Ten jest przekonany, że pewnego dnia napisze poemat o życiu na wsi, ponieważ dzięki takiemu życiu czuje się zdrowszy i szczęśliwszy. Obecność Racheli, rozmiłowanej w poezji i niezwykle uduchowionej, sprawia, iż goście weselni zaczynają rozmawiać o sztuce i twórczych tęsknotach. Poeta pragnie napisać dramat, rozmawia więc z gospodarzem o roli artysty. Ich dialog przerywa pojawienie się czepca i ojca, którzy zachwalają między sobą życie na wsi pełne spokoju i równowagi. Poeta określa siebie mianem latawca, który jedynie przylotem bywa w kraju. Chłopi uznają, że mężczyzna nie jest szczęśliwy, a czepiec radzi, aby poślubił dziewczynę z ludu, która da mu dużo szczęścia. Następuje kłótnia o dług między czepcem a Żydem, do której przyłącza się również ksiądz, upominając się o należność za dzierżawę karczmy. Gospodarz przypomina im krwawą rzeź, jakiej dokonali przed laty w roku 46 na szlachcie chłopi. Pan młody wyznaje, że zna to wydarzenie z opowieści, lecz nie chce o nim myśleć, aby nie zniszczyć swoich wyobrażeń o polskiej wsi. Dodaje, że szlachta zapomniała już o krzywdzie i teraz brata się z ludem, strojąc się w pawie pióra. Poeta wdaje się w tajemniczą rozmowę z Rachelą, która sugeruje zaproszenie na wesele znajdujących się na zewnątrz gości, między innymi chochoła, który osłania podczas zimy róże. Młoda para, śmiejąc się i żartując, zaprasza razem z chochołem każdego, kogo zechce przeprowadzić, by wespół z nimi cieszył się z ich szczęściem. Gospodyni zagania młodszych gości, w tym swoją córkę Isię, do spania, gdyż niedługo wybije północ. Wtem do pomieszczenia wchodzi chochoł i Isia stara się przegnać niespodziewanego gościa. Chochoł zapowiada pojawienie się kolejnych tajemniczych gości. Po chwili do izby wchodzi Marysia z mężem Wojtkiem. Po ich rozmowie kobiecie ukazuje się widmo, w którym rozpoznaje zmarłego przed laty narzeczonego i nagle odczuwa tęsknotę za utraconym kochankiem. Dziennikarzowi ukazuje się Stańczyk. Z
Spotkanie to burzy spokój mężczyzny, przypominając mu o niewoli narodowej i niemocy podjęcia walki narodowo-wyzwoleńczej. Do poety przychodzi rycerz, w rzeczywistości Zawisza Czarny, który symbolizuje siłę i męstwo, ale przede wszystkim minioną chwałę i siłę narodu. Przed panem młodym staje zjawa hetmana Branickiego, uważanego za symbol narodowej zdrady i szlacheckiego warcholstwa. Dziadowi ukazuje się upiór Szeli, chłopskiego przywódcy krwawych rzezi galicyjskich z roku 1846. Mimo nieproszonych gości, zabawa trwa dalej. Młodzi chłopcy flirtują z pięknymi dziewkami, państwo młodzi rozmawiają o swojej miłości, planują dalsze życie, a poeta i Rachela kontynuują rozmowy o miłości i poezji. Natomiast spotkania weselników z przybyszami zza światów odkrywają ich marzenia, lęki oraz przypominają o bolesnych wydarzeniach z przeszłości. Gdy zbliża się ranek, Kuba oznajmił gospodarzowi, że na dziedziniec przed chatę wjechała tajemnicza postać. Okazuje się nią Wernychora, który przybywa do gospodarza z rozkazem, aby rozesłać widzi wzywające lud do powstania. Gospodarz otrzymuje odpowiednie wskazówki i złoty róg, którego dźwięk ma w odpowiedniej chwili rozbudzić w sercach ludzi wolę walki. Zmęczony mężczyzna przekazuje róg Jaśkowi, nakazując mu wezwanie wszystkich chłopów, aby uzbrojeni stawili się o świcie przed kaplicą. Sam udaje się na spoczynek. Jasiek wybiega z izby, kupiąc po drodze swoją czapkę z pawim piórem, a gospodyni dostaje od Staszka znalezioną przez niego złotą podkowę, która jest dla niego dowodem wizyty Wernychory. Gospodyni chowa podkowę jako symbol szczęścia, aby to ich nigdy nie opuściło. Zbliża się ranek. Goście weselni są już zmęczeni całonocną zabawą i tańcami. W izbie zjawia się pijany nos, szukający zapomnienia w alkoholu. Panna młoda opowiada poecie sen, w którym diabły wiozły ją w złotej karecie do Polski. Dziewczyna dopytuje się, gdzie jest Polska. Mężczyzna wyjaśnia, że nie znajdzie tego kraju, choćby szukała po całym świecie, ale odnajdzie go w swoim sercu. Do czepca podchodzi Kuba i wspomina o nocnej wizycie Wernychory i złotej podkowie, którą gospodyni schowała w skrzyni. Czepiec, który nie wierzy w opowieść parobka, stara się obudzić gospodarza. Przebudzony gospodarz nie pamięta nocnych wydarzeń. Rozgniewany czepiec grozi, że jeśli wielcy panowie z miasta nie przyłączą się do chłopów, to ci rozprawią się z nimi za pomocą kos. Pan młody nie słucha jednak czepca i zachwyca się pięknem przyrody o świcie. Nie zwraca też uwagi na ostrzeżenie chłopa, że zbliża się pora, w której powinni oczekiwać obiecanego im znaku. Gospodarz nagle przypomina sobie swoją rozmowę z Wernychorą. Wszyscy zabrani odczuwają podniecenie, słyszą wrzawę i dostrzegają dziwne znaki na niebie. Oczekują na odpowiedni znak. W oddali słychać tętent końskich kopyt. Zebrani w izbie ludzie nieruchomieją, trzymając w dłoniach kosy i szable zdjęte ze ścian. Do pomieszczenia wbiega Jasiek. Zaskoczony niezwykłym widokiem, przypomina sobie, że miał zadąć w złoty róg. Z przerażeniem stwierdza, że zgubił powierzony mu przez gospodarza przedmiot. Za chłopakiem do izby wchodzi Chochoł. Uświadamia Jaśkowi, iż zgubił róg w momencie, kiedy schylił się po czapkę z pawimi piórami. Jasiek bezskutecznie usiłuje zbudzić ludzi zebranych w izbie. Chochoł nakazuje mu, aby wyjął z ich rąk szable i kosy. Zaczyna wtem grać na skrzypcach, a ludzie tańczą w rytm chocholego śpiewu. Jeżeli Ci się podobało, zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału oraz polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/a+nauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać, pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com.